Czołem, ludziska! Z tej strony Sokole Oko. I Panda. I Panda. Panda. Panda 3. Jak Panda na wielka. Studiach. Panda wielka. Przerośnięta krwiożercza panda, czy jak ktoś tak było, jak ten fanart. Fanarty, właśnie, moi drodzy. Dostajemy od was mnóstwo fanartów, ale uznaliśmy, że być może znajdziemy jakiś odpowiedni moment w dziejach, kiedy spokojnie, pokażemy one będą. Wam je. One tak. Będą, możecie wysyłać, będą, wymyślimy sposób na przekazanie. Kolekcjonujemy je, bo tutaj ciężko nam jakby odcinać, znaczy pokazywać je, kiedy tutaj razem nagrywamy, trochę inaczej to wszystko wygląda podczas nagrania wspólnego u nas w setupie, więc na pewno jeszcze się znajdzie jakiś odcinek albo tak. Końcowy, kiedy będzie dwie plansze i fanarty albo coś takiego. Tak, więc na pewno ogarniemy sprawę, nie martwcie się, jeszcze je pokażemy, a tymczasem według obietnic, znaczy tak, po pierwsze, chciałbym zaznaczyć, że dzisiaj będzie odcinek wesoły, jako że był wczoraj odcinek, wczoraj był odcinek smutny, dzisiaj będzie bardziej taki wesoły, na luzie, tak, bez właśnie, spiny. To jest ciekawe, my po prostu powiedzieliśmy, co nam się nie do końca podoba w grze i tam wszyscy od razu, o, jaki smutny ten odcinek. No bo nie było takich szaleń czy innych takich pierdół, nie więc było. Dzisiaj... Czy chcą same frytki? Tak, dzisiaj Kevin III. Odkryliśmy trzy, o, bardzo podobny do jedynki. Odkryliśmy trzy poziomy Kevina. Dzisiaj prezentujemy wam jeden z nich. To jeszcze mamy do odkrycia, ale jest trudny. Musimy jeszcze przysiąść, żeby go odblokować tak na maksa. Lecimy. Czyli jednak jest coś trudnego w tej grze. Jest. Są poziomy Kevina, ogólnie osiąganie tych jakichś tam zaawansowanych rzeczy. Siekalnica, siekalnica. Na górze jest. O. A jak się włącza? O! Aha! Jak się włącza? Jak się włącza? To samo się włączyło, że przejechało? Ała! Czemu dostałem mięsem w twarz? No bo... A gdzie bo to jest co jakiś czas po prostu jeździ. Aha, to w ogóle jeszcze, jest. O matko bosko, to samo jeździ, dobra, okej. Dobra, a ty potem potrzebujesz tego na... A co? Czekaj, co? A po co dałaś mi mięso? Gdzie jest kreweta? Po co dałaś tam mi... jest kreweta. Czy możesz mi wyjaśnić, żebyś po co dałaś mi mięso? Poczekaj, bo ja chcę iść do krewety. A gdzie jest mięso, powiedz mi, w naszych zestawieniach? Gdzie? Jeszcze nie ma, no ja no tak właśnie. Sobie wzięłam, bo wzięłam. A weź tam dorzuć, bo już mąkę możesz dorzucić, halo. Co mam dorzucić, gdzie? Mąkę i... Marchewkę. Marchewkę. No. Co jest gra? No. A bo to na dole w miskę musi pójść. A krewetka też w miskę? Nie, krewetka tam. O, nie, to chciałam zrobić. Spaść można łatwo. Dobra. Wiesz co, to zostań, no dalej, ci będę zrzucał. Potrzebujesz marchewkę na ja dole, nie? Ja tu zostawię rzeczy do siekania. Bum. Na tej platformie. O, może być, tak. A ja czasem tak, na nią wejdę. To jest jedna z tych plansz, do których będziemy musieli więcej razy podejść. Nie, no bo to trzeba ogarnąć w ogóle, co to jest, to co się dzieje, tak? Obrać jakąś strategię. Marchewka. Czekaj, bo tam ci się sama mąka zrobiła, tak, dorzuć coś tam. Już dorzucam. Aha, dobra. Bo ryba nie tutaj, ryba. Nieważne. Ale chaos wprowadziliśmy. Chaos na dzień dobry jest całkiem masz tu oporowy. Masz posiekaną rybę, którą trzeba włożyć. Ona strasznie... Aha, bo ja rzucam ci tę rybę niepotrzebne, tak? Tak, ale ryba mi tutaj nie jest potrzebna. Wyjmij. W ogóle. No to marchewkę potrzebujesz. Ryba tam. Na talerz od razu. Marchewka, bum. O, pięknie. Ryba na talerz? Tak. Nie, no ryba do parowaru najpierw. No to do parowaru najpierw. Rybka. Mąkę potrzebuję. Czekaj, bo mi pójdę sobie po mąkę, wszystko mi pospadało. O, masz. Dobra. Ci. Albo nie. Dobra, czyli bum. Okej, okay, to już pierwsze się robi. Ty musi, ktoś gotowe. Musi być na dole jednak. Tak, ja zostanę na to dole. To jest gotowe? Mąkę mi rzuci. A krewetka gdzie? Też tu? Nie, czekaj, krewetka ma być... Krewetka z mąką do miksera. Musi być. No to... I mąkę musisz mi rzucić. A gdzie jest o, mąka? I teraz aha, mąkę wyjąć, jak mi tu rzuciłeś. Może tam postawię garnek. Gdzie ja rzuciłem? O-o! O-o! No i oczywiście teraz winda nie działa. Huh! Ostatniej chwili. To jest sama ryba. Dobra, co? Wyrzuć te same ryby. O, spadłam. Ale okay, zostawiłam jak? Ci ten. Samo masz. O, jak to wziąć w ogóle? Ja chyba muszę to wydawać tak. Dobra, pierwsze! O Jezus Maria! Co tu się nic nie robi. Co tu się. Tu się w ogóle. To trzeba ogarnąć, co tu jest grane. Czekaj, bo to na talerz jest? Nie, to jest też barowaru. Masz miskę tam. Nie mogę rzucić miską. No nie mogę. Jesus, co ty robisz? Podaję sobie mąkę. Co ty robisz? Ale zobacz, gdzie dorzuciłaś tę mąkę. Zobacz, gdzie ty ją rzuciłaś. Jak, powodzenia w zdemowaniu jest tam. Oj, czepiasz się. Dobra, mamy jakieś danie gotowe. O Boże, niemożliwe. Coś wrzucam, coś poszło. Mamy 36 złota. Szaleństwo. Czemu to mi... Dobra, no a ja muszę... Aha, bo to muszę pokroić. Gotować, no tak. Ryba. A talerze? To jest do gotowania. Aha. Super. I to jest do gotowania. Super. A talerze? Tu jest jeden. Tu możesz znieść jedną potrawę. A gdzie jest myjka? Tam jest. Czekaj. Co tu się w ogóle odpinkala?
Czekaj, tu masz jeszcze jedną miskę ci rzuciłem. Dobrze, gdzieś. Dobrze, będę potrzebowała posiekaną marchewkę. Musisz sobie sama krewetkę siekać, bo ja chyba nie dam rady. Ja tutaj mamy dużo rzeczy do wydania, nie mamy talerzy. Aha, talerze zaraz będą, dobra. Kurde, nie chciałam mąki, chciałam krewetkę. To o jest Jezus, do wydania. Maria, to jest koszmarny poziom, jest, który opanujemy już za chwilę. Jest straszny. Prawie. Jest straszny. Ty coś wydajesz? No nie, bo muszę sobie coś... Nie, to chciałam. Myślałem, że wydasz coś, bo tu stoją dania do wydania. Jeszcze jedno danie jest o... O matko! Co za porażka! Tu trzeba jakoś ogarnąć... Co zrobiłaś? Ale przecież ona idzie do mielarki razem z mąką. To już nieważne, teraz jak nic nie robimy. To jest kiepsko oznaczone. Musimy to ogarnąć. To jest kiepsko oznaczone, naprawdę. To, że to trzeba nie zmienić w mikserze. Trzeba to po prostu ogarnąć. No nie jest oznaczone, dokładnie. Nie jest oznaczone źle, nie przesadzaj. Dobra, ale ja myślę, że zostawimy tego Kevina. Zostawmy go, zacznijmy od czegoś prostego, bo my się rozgrzewamy na skomplikowanym poziomie. Oj, bez przesady. Powinniśmy Kevina robić na końcu, tak mi się wydaje. Dobra, bo chcemy też zobaczyć, jak wyglądają poziomy... Poziom szósty, świat szósty jak wygląda, bo on będzie miał na pewno nowy przepis. Chociaż tych przepisów ogólnie jest mało w tym świecie, w tej grze, tak już zauważyliśmy, tak? To jest 5-3 teraz, tak? Tak, 5-3 nie robiliśmy. Jedźmy z czymś konkretnym. Czyli, o, ja pitol. Ojej, będzie dużo spadania. Czy chcą frytki do tego? Same? Nie, co? Tu wszystkim trzeba będzie rzucać. Nie, to można tym można sterować? Latać. Tak. A jednak nie trzeba będzie rzucać. Dobra. Dobra, bo trzeba mięsko wziąć i inne takie rzeczy. Aha! No ale może od razu... Tak. A gdzie są krajolnice? O Boże, tu trzeba wziąć zestaw, potem kroić. Ja wezmę pieczarkę. I jedziemy. Ale no, nie chciałam więcej wziąć. A to ile tego chcesz brać? To trzeba jeszcze pokroić. Czekaj, no. Bo no źle mi zaznaczyło. No źle mi zaznaczyło. Dobra. To też jest pokrojone. Dobra, mięso. A wiesz, trzeba nastawić jeszcze. Dobrze. Jeszcze jedno masz mięcho, ciachaj, a ja potem jadę... Gdzie dobra. Jest ryż? Tu jest ryż. Dobra. To weź... O, dobrze dobra, było. Ryż. Raz. Dwa. Może dwa ryże, czy trzy ryże. Przeginamy? Przeginamy, pałę. Jedziemy. Dobra, co dalej? Może weź no, ale ja chciałam mięso na patelnię. Patelnia. Dobrze, no to patelnia, proszę bardzo. Aha, też chciałam. Chciałam pieczarki położę. Idziemy po ryż. Zdejmuj wszystkie garnki. Dobra. Będzie jeszcze bardziej chaotyczny poziom. To teraz placki. Aha, tak musimy patelnia. Talerze wziąć. Które nie talerze postawić. Poukładać coś. O, możesz zdjąć dobra. Surowe składniki. Dobra, wziąłem. Na platformie postawić. Czekaj, bo ja tutaj próbuję to coś tu ogarnąć próbuję. Jezus Maria, nie mogłeś jakieś normalne talerz te poziomy? Talerz jest tylko jeden. Tu mam kolejny talerz. Co w ogóle potrzebne jest? Mięso plus to. Ryż i placek. Dobra, to ja to położę na ziemi na razie i jadę... Dlaczego? No bo chciałam wziąć ryż, a ty mi odjechałeś. Ja może wydam jakąś rzecz. Co ja wydałem? Co zrobiłeś? Wiesz co, zrestrutujmy. Zrestrutujmy to jeszcze raz. Rozpocznij ponownie. No ale mogliśmy poćwiczyć. Ćwiczymy od razu poprawnie. Masakra. Dobra, to już widzę, że dzieją się ciekawe rzeczy. To co, na początku... Ale to zbierzmy chociaż, wiesz co, zbierzmy dwa zamówienia. Dobrze, pełne poczekaj. Dwa zamówienia. Wrzucam ryż i w tym czasie, co będziemy znosić resztę, to ryż się ugotuje. To biorę pieczarki i kurczaka. Pięknie. Stałem za daleko. Pięknie wziąłeś. Czekaj, bo za dużo bierzesz. Mieliśmy wziąć spokojnie. Pieczarki i kurczaka. Chodź pieczarka. O. Weź też od razu talerz. No ale aha. Odjechałeś, jak teraz ryż się robi. Sorry. Nie, ja sobie nie radzę, ja po prostu widzę. Nie radzę sobie kompletnie, przyciski mi się nawet mylą. No masakra. Gorszego poziomu wmyślić nie mogli. O, talerz. Nie podoba mi się, weź na talerz rybę. Odstaw garnek, to postawię tu talerz. Odstaw garnek. Jak to ogarnąć? Ale nie, trzeba było nie nastawiać tego ryżu. To jedź teraz coś pokrójmy może, jakieś mięso. Szczególnie, że niepotrzebny nam jest kurczak i potrzebny nam jest ten. Nie panikuj. Ryż się gotuje. Super. No to cześć, ryż. No i co dalej? Kurczak nam jest potrzebny i jest nam potrzebny... Ale ja mam... Pieczarka jest nam potrzebna. Kurczaka pokrojonego i chcę go wrzucić. A tam była dziura. Chciałam go wrzucić. Dobrze, to ty steruj. Proszę bardzo. Także, moi drodzy, co u was ciekawego? Bo u nas właśnie kurczak spadł w przestrzeń kosmiczną. Nie podoba dobra, mi się możesz ten poziom. Odstawić garnek, przynajmniej zdjąć go stan.
stamtąd, nieważne. No co, garnek powiedziałeś, mam odstawić? Myślałam, że go po prostu zabierzesz stamtąd. Ale jak mam go zabrać? Bo mięsko. Dobra, kurczak. To trzeba robić po kolei, pojedynczo, bo to jest straszne. Dla mnie to jest strata czasu robienie pojedynczo. No ale to co jest potrzebne? Jeszcze naleśnik jest nam potrzebny. No to idziemy pan naleśnika. I tam jeszcze talerz jest przy okazji. Naleśnik. Talerz, to duży naleśnik też położymy na talerzu. Mięso dochodzi. Trzeba... Dobra, jadę po mięso. Dobra, a ja wrzucam pierwsze danie. Dobra, jakieś mięsko. Danie poszło. Jakieś drugie danie poszło. Dobra. Olewamy kolejność, widzę. Dobrze, trudno. To mięso do dokrojenia tu jest. Ryż trzeba będzie nastawić. Dobra. To i ja talerze to wrzucam. Trzeba będzie umyć. To weź talerze. Okej, okay, ja jadę teraz, żeby ryż nastawić. O Jezus Maria. Pojednało ich tutaj, naprawdę. To dwa ryże nastawiam, nie przesadzam. Idę myć. Dobrze. A ty możesz sobie tam coś robić. O, o! Patelnia! Aha. Fajnie, że powiedziałaś mi, że ty będziesz chciała w ogóle wziąć sterowanie. Zrobiłam cokolwiek, no. Uwaga, bo jadę. O! Trafiłem! Dwa punkty. Jakbyś mógł zabrać... A kto położył pieczarki ty, w ogóle tu? Po co my tak jeździmy, jak możemy jeździć do jednego zestawu palników? I sobie tam pozamieniać. O, dobrze, wróciłam. Ale w ogóle, co się w ogóle stało teraz? Dobra, pieczara. Czekaj. Pieczara nie jest potrzebna tu, dobra, to jedź. O, bo chcę ten talerz wziąć. Jaki talerz? Aha. I co dalej? Muszę go połóż ryż na talerz. A ja przełożę za chwilę garnki tu. I tam patelnię trzeba dorzucić do tego zestawu. Dobra. Żebyśmy mieli w jedno miejsce jeździć. A, w jedno miejsce z patelni? No. Dobrze, dobrze, to jest dobry pomysł. Ale to poczekaj, to miałeś patelnię, no to no co właśnie ci chodzi? Chciałam ją tam. Dobra, dobra. Patelnia w jednym miejscu, dobry pomysł. Ja dorzucę ryż. Nie mam talerza, więc nic nie zrobię z tym ryżem. Talerze gdzie są? A, trzeba je umyć. Dobra. Czerka jest do usmażenia, ale ja, chaos. To ja tutaj myję, dokańczam mycie, bo dobra. Tam mi się zjara, jedziesz. Okej, co tu jest potrzebne do tego mięsa? Naleśnior. Zostaw ten talerz, naleśnior. Ja mówię do swojego orła sokoła, że ma zostawić ten naleśnior. Dobra, coś wydamy. Coś wydamy. Albo nie. Mm-hmm. Bo tu będziemy musieli poćwiczyć. Ale wreszcie czuję, że jest po co grać 76. Kilka razy. Ja bym wziął jakiś... Bardzo dobrze jest. Garnek zamienił od razu z patelnią. Co ty na to? No dobra, zbieraj. Ja dorzucę dwa ryże. Jak ty zbierasz. O, tu trzeba wyznaczyć sobie jakiś... Ja może przyjadę tu. Nie do końca o to mi chodziło. Właśnie. Ja tu zacznę układać może naleśniory. Co ty na to? Od razu na talerzach. O. Tu już są naleśniory. Pieczarkę wezmę. To jedź. Pojechałam. Myślałem, że zdążę wziąć pieczarę. Kładź od razu na talerze. Oj, to też jest jakiś sposób. Teraz spadnie ten czajnik. O, spadł sam czajnik. Sam jesteś czajnik. Wiem. Tutaj chciałam. Niech będzie patelnia. A tego nie posiekam teraz. To idziemy siekać. Dobra. Ja też posiekam tu. Dobra, i jedziemy. Na dół? Do patelni dwóch. Okej. Okay. Patelnia raz, patelnia dwa. Dobra, to teraz jadę wstawić ryż. Jeszcze raz dwa ryże. Raz i dwa. Czy chcesz wziąć coś jeszcze? Może tak, coś naleśnik? Pieczarki. Naleśnik weź. Jeden i jedziemy. Bo tutaj nam się coś płonie. Dobra, jeden jest tutaj i drugi jest tutaj. Już się przesuwam. Dobra. Na razie jest drugi naleśnik. Kurczę, nie ma naleśnika drugiego. Jeden z kurczakiem jest do wydania, więc możemy tam jedziemy podjechać, wydać. Zrobi się luźnie. Kurczak i od razu drugie mięso też jest do wydania. Dobra, kurczak i drugie mięso. To już po kolei teraz będzie, dobra. To, o właśnie, dokroję pieczarkę, to będziemy mogli też wydać. Dokroję drugą pieczarkę, bo dwie pieczarki teraz muszą być przy okazji. No. Bo muszę się usmażyć. No tak, no, dawaj. Wypadało. Dobra, a ja jadę po naleśniory. Naleśnior raz. Żeby tutaj ten ryż uwolnić. O, to daleko rzuciłam. O, ryż uwolniony. Pieczarka do smażenia jest. To jedziemy po nią. Ważne. Mówiłem, że jedziemy po pieczarkę. Dobra, jest pieczarka jedna. Smażymy też drugą pieczarkę, idę ją wydać. Mamy talerz? Nie, musimy podjechać. Jest tutaj talerz. To połóż pieczarkę na talerzu i wydaj. A ja biorę... brudne. Jedziemy umyć. Weź talerz. Położysz pieczarkę tutaj. I jedziemy po pieczarkę! Żeby jeszcze raz ją wydać. Dobrze, dawaj. Ale miałbyś połączony z tym naleśniorem. No dobra. Przerzucisz.
Jedziemy. Wydasz pieczarkę? Wydam pieczarkę. Ja będę szybszy. Mhm. Pyk. Dobra, jedziemy umyć. Tak się umyć. Robi chaos. Jedziemy ja umyć. Idę umyć, a ty zbierasz spodniki. Dobra, ty myj, a ja zbieram tak. Naleśnior. Weźmy 3 naleśniory, będziemy tu dokładać ryż. To się przyda. Kurczak, pieczarka, nie wiem co tam jest nawet po kolei. Nawet nie... Kurczę, zrzuciłem. Rzuciłem jedzenie. Może od razu tam rzućmy, o. Dobra, to jedziemy ryż. Coś pospadało. Ogólnie. Nieważne już. Dobra, ryż. 2 ryże. Jeden ryż i drugi ryż. Aha, bo nie mamy nawet nic pokrojonego, żeby tutaj ten... Już jest ryż. Dobra, to jedźmy, weźmy jakieś mięso. Ale tam jest do pokrojenia kurczak. No to jedziemy pokroić teraz. Proszę bardzo, krój. A ja chcę teraz ryż wziąć. Dobra, jedziemy po ryż. Dobra. Dobra, dołóż na patelnię, a ja dołożę ryż. Drugi. O, zostawiło mi cały garnek. No. No to garnek tu. O, i zajmował mi. I jedziemy teraz znowu pokroić coś. Dobra. Także widzicie, te poziomy są już tak zaawansowane, że mówicie, że o, już nie mamy takiego luzu w nagrywaniu. Czy ale prowadzeniu w końcu odcinka. Są, no ja się cieszę, że tak jest. Ale ja właśnie mówię, że ciężko jest po prostu o, już taki luz. Aha, dałeś mi miejsce. Dobra, jedziemy mięsem. Wydać. Dobra, to tu wrzucę. Dobra, wydawaj. A drugi jest na razie niegotowy, więc wiesz. Kurczę! Myślałem, że prowadzę. Myślałem, że prowadzę balon. To jedziesz do patelni. Mamy 15 sekund, to wydamy to. Dobra, jedziesz. Wydamy to. Byłaś bliżej do jechania, ale okej. Okay. Mhm, dobra. Nic nie zaszło. No ale zobacz, jaki mamy teraz wynik. No. No troszkę lepszy. To ja idę zmywać naczynia. Niewiele to już zmieni, ale zawsze coś. No jest lepiej. Jest lepiej. Czy będzie? Nie będzie raczej 3 ale gwiazdy. Prawie. Ale są 2. Ale widzisz, to jest osiągalne w tych maksymalnie kilku podejściach. Tak, tylko tu trzeba po prostu ustalić jakiś schemat działania. I nie panikować. No to nie jest takie proste. Dobra, mamy to. Możemy jechać dalej, 2 gwiazdki mnie wystarczająco mnie tutaj nabliżają. Czy zobaczymy dzisiaj zobaczmy świat 6? Zobaczmy co dalej. Coś mi się wydaje, że dzisiaj świata 6 to raczej nie liźniemy. Bo jeszcze są 2 światy. A, no to raczej piątce. Nie zdążymy. Ale wiemy, że w 6 jest kolejny. Kolejny nowy przepis. I znowu Harry Potter. A coś nowego na jednak, leśnior. Zobacz. Wymieszaj mąkę z jajkiem i dodaj się kaną czekoladę, jeśli lubisz słodkości. Pankejki to są. Czyli mąka do miksera, jajko do miksera i posiekana czekolada. Czekoladka. I teraz zobaczmy, czy będzie nowy przepis, czy czas będzie stał. Zobacz, czas stoi, zgadza się. Kiedy mamy nowy przepis, czas gdzie stoi... Gdzie jest mikser, tam jest... To znaczy, nie że... Do końca to a, że ma go rzucać tam? Po co to jest? O, nie rzuca się tak daleko? Co ty robisz? Próbuję co ty robisz? Rzucić. Co, jakoś tak ci... Wiesz co? Masz czekoladę, pokrój lepiej. Dobrze, pokroję. I na razie możemy poczekać, bo mamy stop czasu, więc teoretycznie jak wrzucisz mi mąkę, to ja zrobię. No tam masz narzucanej tej mąki. Dobra, a to jest co? No złap tę czekoladę. A czekolada ma się smażyć? Nie, naleśniki masz, mają już... Ale o kurcze, zobacz co się teraz zmieniło. Gdzie ale... ja teraz wyjdę? O, a gdzie teraz wyjdę? Tutaj. Dobra, mam gotowe ciasto. I mam gotowe ciasto. Aha, bo ty je zmieszałaś razem z czekoladą. Ja ich nie mieszałam, ja tobie rzucałam. Aha, bo to ma być z czekoladą, bo to są 3 składniki. Nie wszystkie, bo jedno ma być, zobacz, jajko i mąka. Dobra, czyli czemu sam tu stoisz, nic nie robisz? Myślę. Bo ma przyszłość ponoć, ale... A, bo tam jest jajko, no dobra, nie. Dobra, tu jest gotowy naleśnik. Dobra, mam gotowego naleśnika. Kurde, no co to się tak krzywo rzuca? Do naleśnika teraz muszę wydać, ale jak go wydać? Aha. Ehe. Biegnąc tutaj. Dobra, tu trzeba jakoś ogarnąć. Biorę mąkę. Nie wiem to po co. Jest gotowe, czyli to trzeba na patelnię. Nie, nie ma tam czekolady. No gdzie? Ale czekolady potrzebujemy nie masz. Bez czekolady. Razem z... Aha, że sam naleśnik. Boże. A myślałem, że wszystkie naleśniki mają czekoladę. Dobrze, no już, mea culpa. A, bo jajko trzeba posiekać. Co najpierw mam zrobić z tą patelnią? Nie, jajko ale od razu... Ale mi komar uciął. Jajko... jajko od razu tu. Czyli 2 naleśniki mają być same. Dobra, na talerz możesz wydać. A ja przy okazji tu pozmywam. Ale po co ja w tę stronę w ogóle poszłam? Bo tam był talerz, więc musiałaś tam iść. Już głupi komar. Co? Ale mnie uciął. Komar cię uciął? Tak, przed chwilą. Ach, w mordę. Dobra, nie przeżywaj, to tylko komar. Dobra, poszedł naleśnik. Czy ja skoczę dobra, tu? Dobra, ten jest do wydania. Tak, chyba skoczyłeś. Jednak nie. Nacisnąłem jeszcze zły przycisk, więc wiesz. Czyli same naleśniki są, albo naleśniki są z czekoladą. Także. A ten naleśnik jest ta gotowy? Czekolada jest nieposiekana, więc niech ten naleśnik spada. Jest tak, gotowy? Jest gotowy i ten tutaj kurde, też jest za gotowy. Wcześnie wszedłem, zapomniałem, że to muszę wchodzić. Trzeba. Dobra. I teraz... Aha, ale on jest... Co on jest? Z patelnią?
No tak, z patelnią, dobra. To ja mnie talerz. Dlatego jajka to jest. Się w żaden sposób nie ten, nie rozbija, nic? Nic, jajko od razu po leci. Się je wrzuca. No czy się rozbijasz? Ty normalnie jak robisz no, ciasto, ze skorupką nie rozbijasz? Wrzucam. No ale no to... Rozbijam, ale nie siekasz nożem, nie siekasz nożem no, jajka. Ale to jest gra. No jest. Czekoladę jakąś. No właśnie, ten no ciekawe, bo miałam ją w ręku i zniknęła. Tu jest do wyniesienia jeden. Czemu nie mogę dodać? A, bo muszę posiekać ją. Kuźwa! Spadłem z czekoladą. Czekolada, do widzenia. Co jest do wydania? To jest do wydania? Już spadła. Ja tu pójdę po talerz może. Tylko muszę poczekać. Teraz to już lipa. To też się da ogarnąć, tylko na razie jest taki znowu chaos standardowy. Gdzie się idzie po czekoladę? Tutaj właśnie, już poszedłem. Dobra, to... Ale muszę posiekać. Ale właśnie ją trzeba posiekać. No to już, siekamy. Siapa, 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 rzucaj siapa, mi. Rzucam ci. Nie! Nie ten przycisk! Aż mnie zamroziło. Nie ten przycisk znowu nacisnę. Ja mam problem z przyciskami w tej grze. Za dużo masz. Tego. Ja w sumie... No to... Nie, dobra, nie ma co rzucaj co przez rzucać. Ten czekolad. Nieważne. No tak, tylko musisz tam być, żebym mógł ci ją rzucić, byś mogła ją dawaj. Pociąć. Proszę. Masz więcej czekolady do pocięcia. Dobrze. Byś miała zapas. A ja tu idę z patelnią. Dobrze, pójdę z patelnią. Tu jest naleśnik gotowy? Tak, jest do wydania? Tak, a cały czas są? Tam jest. Talerz jest? Jest talerz. Ale zaraz, on nie potrzebuje talerza? On na patelni był znowu. Ja nie widzę, kiedy jest patelnia, dobra. Kiedy jest talerz. To jest kompletnie niewidoczne dla mnie. Czekolada jest niewidoczna. Też. Ktoś tak kiepsko to wymyślili. Dobra, dobra, coś poszło. Będziemy smażyć. Coś poszło. Się smaży naleśnior, dobra. Czekoladka, tu będzie ja. Nie ja to. Ja to mogę rzucić czekoladę tak, żeby tam wpadła od razu? Nie. Tak, mogę. Dobra, co tam się dzieje? Spadłaś. Tak. Biorę talerz, nie wiem po co. Tu jest naleśnior gotowy. O. Dobrze, tego wyniosę. Czekaj, spróbuję to podnieść, o. Chyba niech się ten... A, bo tu patelni nie mam, to nie dziwne, że się nie smaży. Poszło. Dobra, mamy... Nie wiem co zrobiłaś, ale na pewno było to zacne. Mi się tam zaklinowało. Dobra, a ja ci rzucę... Mąkę. O, masz jeszcze czekoladę. Mąkę potrzebuję. I mąka. O, dobra. I jeszcze jedna mąka. Łohoho, za daleko mąka. Tam pewnie a czemu mi tu dwie czekolady wrzuciłeś? No kurde, no. Ale to nie wiedziałem, że one wpadły tam do środka. Głupie są. Głupia czekolada. No nie wierzę. A teraz mi brakuje tej czekolady. No i to będzie jakiś rekord naszych spadnięć chyba, tak mi się coś wydaje. Dobra, to na talerz wrzuć, a ja wyniosę. Przerzuciło się na patelnię, bo myślałam, że na tamten talerz się przełoży. Dobra, idę to wnieść, to może jeszcze jedną rzecz wyniesiemy, może będzie jeszcze jakaś... O! Brakuje talerza? Jak to? To na co ja położyłem? To były dwie patelnie? Co ty tam zrobiłeś? Nie widzę, kiedy mam na patelni, kiedy mam na talerzu. Kompletnie nie widzę. A byliśmy blisko trzech gwiazdek. Ale powiem dobrze ci. Jest, no. Możemy zagrać jeszcze raz w sumie w naleśniki. Zagrajmy w naleśniki jeszcze raz. Chociaż zobaczymy, jaki jest kolejny poziom. Wiecie co? Zobaczmy, jaki jest kolejny poziom. A dzisiaj to tak bardziej... Zwiedzamy? Krajoznawczo zobaczymy te plansze. Będziemy je potem zaliczać... Oh fuck. Zaliczać bardziej. To chyba one będą nas zaliczać. Dobrze, o co chodzi tutaj? I dlaczego zginiemy? Tam jest siekalnia, co to tam jest za przycisk? Makaron. Ło, ja tobą, a ty mną! Ja fajnie. To była tym, no. To ja sobie porzucam najpierw. Czekaj, bo ja nie mam co robić w takim wypadku. O, nie trafiłam. Czekaj, makaron? Aha, bo my znowu pastę robimy. Jajeczną. Pięknie. Myślałem, że to jest most, a to są bramki do położenia. Czy te? Chyba powinnaś pojechać. A jak tu się jeździ? O tak. Muszę ci pojechać. Dobra. A ty mogłabyś mi ustawić przejście tutaj? Jak to się ustawia? No, bo guziczek potrzebuję, żeby móc gdzie cokolwiek guziczek? Robić. Szukaj a, guziczka, ten. Na dole guziczek masz. I ustaw mi tutaj pomiędzy też. O, tak. Proszę. Teraz mogę coś robić. W sensie nic nie mogę robić. O, Jesus. Tam nie ma barierek. Nie kto chcę ma siekalnie? One są tam właśnie, gdzie ty o, stoisz. O, Jezus Maria, siekalnie jest tutaj? Tak. To musisz mi przesunąć ten przycisk bardziej. O, dziękuję. Proszę. O, matko. Co potrzebuję na początku makaronu? Nie, to chcę. Czy ja ci dorzucę tutaj? Dobra, ja mam makarony. Proszę, to ci się przyda. Ale co mam z tym zrobić, jak ty no masz zobacz, patelnię? No zobacz, makaron potrzebuje... Shit, zapomniałam. Nieważne. Ale odstawiłam makaron. Dobrze. Chociaż tyle. Wiesz co, ja ci to może też bardziej przysunę, żebyś miała do garnków. O. Dobra. Masz swoją o, pieczarkę. Piękny rzut. Dobra, ale teraz... A jak mamy wydawać rzeczy? O Jezu. Dobra, widzę to. Ktoś musi pojechać z tym żarciem. Nie, razem musimy się ustawić, żeby móc sobie przekazać.
tak? Czekaj, chcemy wydać makaron. Zróbmy to, wydajmy to na talerzu. Czyli co ja muszę zrobić? Muszę cię przetransportować. Weź talerz ze sobą. Z jedzeniem. I poczekaj. I postaw go tu, na środku. Postaw. I jeszcze jeden talerz weź. Mam jeszcze wstępy. I postaw wszystkie talerze z makaronem tutaj, jakie masz. Dobra. Okej. Okay. Jedź tutaj trochę niżej. Dobra. I teraz musisz to samo zrobić, żebym ja mógł zrobić. W sensie muszę te makarony przyjąć. W sensie jadę. No. Dobra, i teraz tak, pierwszy makaron. No i wracaj mną. I teraz ja muszę wziąć pieczarki i wydać. Teraz drugi. Jedziemy po drugi makaron. No i jedziemy teraz znowu. Powrotna droga. I teraz pomidor. I wydać. I tak samo z mięsem powinno być, tylko mięsa nie ma. To olewamy na razie mięsko. No, dobra. Okej, okay. Ja sobie tu postawię i dopchnij do lewej. I jedziemy. O ja matko! Dobra, to ja potrzebuję mięsa. Mięso jakieś zrobię. Aha, zaraz, muszę go pociąć. Nie, czekaj, nastawię makaron. Czekaj, dlaczego ja tu mam co tu się w ogóle wydarzyło? Patelni czemu nie chcę. Się makaron nie chce złapać, głupie? To głupi makaron jest. Dobra, pieczarki, cokolwiek. Nie patrzę na to, czy to jest po kolei. Mam makaron pieczarki. Gotowy, jak chcesz. Ile tych makaronów masz gotowych? A masz talerze? Mam talerze. Dobra, muszę odstawić to. I postawić to. Dobra, jakbyś to chodź. Jakbyś nie przewiózł? Jadę. Makaronem, bum. Zostaw jeden, bo i tak więcej nie zdążymy. Musisz tym jeszcze przenieść. Możesz po dwóch stronach masz ten przycisk. Magiczny joystick. I mięsa, żeby było po kolei chociaż. Dobra, poszło. No i tyle. I nic. O rany! Ale wiesz co, te plansze mi się podobają bardziej. Więcej wyzwania tu widzę. I nie mamy oczywiście ani jednej gwiazdki. To za karę narzekaliśmy, że jest za łatwo, to teraz mamy 0 gwiazdek. Ale mnie to cieszy, to znaczy, że będziemy grać. Ale... No dobrze. No ja mam mieszane uczucia co do tych poziomów, one są na siłę utrudniane. Dla mnie to nie są na siłę utrudniane, po prostu są trudniejsze. Tutaj jest logistyka bardzo mocno istotna. Spróbujmy jeszcze raz. Tak, bonusowo jeszcze jedno podejście, czyli ja ci ustawiam twojego zioma tutaj. A ty mi ustaw mojego zioma z drugiej strony, żeby też mógł coś robić. Gdzie chcesz? Tam, gdzie zawsze, przy krajemnicy. O, masz. Dobra. Czyli tak, na początku pomidor do smażenia i na początku pieczarka do smażenia. Potem będzie mięso. Też musimy to zgrać, bo jak wszystko się usmaży, to wiesz. To trzeba będzie robić to potrójnie, czyli... Co tu się dzieje? Nie widzę, co tu jest grane. Jest... Dobra, jest to... A, bo tam to. Jest palnik, okej, to ma sens. I jeszcze mięso i będę gotowy do odbioru makaronu. Na odbiór makaronu. Dobra, już. Mam 2 makarony, jak chcesz. Dobra, to tak, dobra, jedziemy. Bum. Weź od razu drugi ci dam. Dobra. No. A ten trzeci makaron też masz gotowy? Tak, tylko talerz muszę ogarnąć. A gdzie jest tam talerz? No jedziesz. Talerzu przecież jest. To nie jest talerz. A co to jest? A, palnik. A gdzie jest talerz? Trzeci? Nie mam. A ostatnio miałeś 3 talerze, nie rozumiem. No, ale nie mam. To musisz mnie teraz przenieść. Okej, biorę talerz jeden. Dorzucam z pomidorami do wydawki. I biorę makaron drugi. Z pieczarkami. Możesz mi już ustawić na dobrze, standard. Proszę. Dobra. Potem jest znowu mięso. A ja nie mięso. Mam brudnych talerzy. O dobra, w końcu mam. Mięso. Zechcesz przesunąć mi platformę? Gdzie? No, do zmywalni. A tu trzeba zmywać jeszcze? No tak. Gdzie ty jesteś? O Jezu, no... Właśnie tu. Ale no, ja musiałam w ogóle zauważyć, gdzie jest zmywalnia. Nie wiedziałam, gdzie jest zmywalnia. Sorry. Ale przynajmniej talerz wpadł. A, odrzucam ci pieczarkę, ja potrzebuję pieczarki. Czekaj, bo jest 2 mięsa są. Ale masz tam jeszcze dużo pieczarek. Dobra, 2 mięsa są. To jeszcze potrzebuję... Jak chcesz, to jeden pomidor. Makaron mam. Dobra. Pomidor. Dobra, pomidor się robi. To co teraz? Możesz mi dać jakiś talerz z makaronem. Poczekaj. Czekaj. Dobra. No, bo mi się zaraz zrobi ten. Dobra, i teraz musisz mi... Nic nie musisz mi. Na razie. Znaczy, chętnie bym ten makaron odebrał. Dobra, mogę odebrać makaron. Poczekaj, bo nie mogę go... O, dobra. Jedziesz? Aha, powiedziałam, że chcę odebrać makaron. A, w tym sensie. No dobra, ale tak też może być. Teraz musimy szybko przenieść. Dobra, jedziemy. I teraz tak, mięso. Okej, jedziecie z powrotem. Mięso, poszło. I teraz drugi. O, makaron, twój makaron! Dobra. I jeszcze jedno.
i jedziemy po mięso numer 2. Zdążymy? Mogę cię już ten tu? Tak. Dobrze. Potem jest pieczarka i znowu pomidor. Pomidor. Weźmy panda. I dobra, i pieczarka. Dobra. Matko, ty no dobra, to już jest rzeczywiście większe wyzwanie, tylko trzeba to poogarniać. Okej, okay, mam makaron. Dobra, możesz mi go przywieźć. Jedziesz? Dobra. I z powrotem wracam. Okej, okay, ja mam gotowy makaron. Dobra, możesz mi... Dobra. Możesz mi przewieźć? Po makaron? Bum, mam. Idzie, dobra. Poszło nam teraz gorzej niż w przedniej planszy. Pieczarkę wrzucę, bo pieczarka jest zagrożona. Czy możesz dopchnąć, tak? Fajnie. Masz jakieś jeszcze... A nie masz nie zlewania. Mam. Znaczy jest gotowy, ale nie zdążyło myć. 298 to trochę mało. To się da, ale trzeba bardziej zoptymalizować podejście czasowe tutaj. Ale widzę powód, żeby wreszcie podchodzić do tych plansz. To prawda. Mnie to cieszy. Jest jedna gwiazdka. Jest jedna gwiazdka. I nowy kucharz, kolejny kot. O! Trzeci kot. No i ja się nie obrażę o koteczki. Bo musimy zrobić sobie jakiś poziom z samymi kotami, bo już są trzy. A i tak nam się kończą kucharze do pokazywania. Nowi. No i... jest 5-6. I to wygląda na nowy świat. O. Nie dotarliśmy do tego nowego świata, więc mamy idealny cliffhanger na koniec odcinka. W kolejnym odcinku zobaczymy, o co chodzi z poziomem 5-6. I widzę, że tu jest poziom Kevina chyba, obok. Tak to wygląda. Tak, z tymi Kevinami też będzie niezła jazda, coś czuję. Także, jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. I dzięki bardzo, kolejny odcinek z Overcooked. Wielka piona, do zobaczenia, cześć! Cześć!